Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Do emocji wyzwalanych należą agresja, wściekłość, strach, lęk, ból. Wściekłość to straszenie gestem bez fazy adaptacyjnej organizmu. Agresja to zachowanie ograniczające swobodę drugiego osobnika. Strach to reakcja obronna. Istotnym elementem emocji wyzwalanych jest umiejętność rozpoznania wroga, postrzeganie i różnicowanie obiektu. Reakcje zachowań agresywnych u zwierząt. Atak ofensywny, element obrony terytorium, obrony samicy, obrony pokarmu. Agresja między samcami, obcy samiec na terytorium. Samoobrona, atak defensywny. Zachowania środowiskowe, elementy nieznane, żywe, obce. Pozostałe reakcje zachowań agresywnych u zwierząt. Zachowania matczyne w obronie potomstwa, socjalne, ustalanie hierarchii w stadzie, atak łowczy, zabijanie obcego lub własnego potomstwa. Rodzaje ochrony przed niebezpieczeństwem, bierna, sierść, pazury i rogi, czynna, ucieczka, zęby, straszenie. Agresja wobec człowieka. W przypadku agresji nastawionej na człowieka należy schronić się i odizolować od zwierzęcia. Do klatki ze zwierzęciem agresywnym podchodzimy pewnie, zachowując spokój, nie prowokujemy zachowań agresywnych głośnym krzykiem. Spoglądanie zwierzętom w oczy może być odebrane jako wyzwanie lub atak. Agresja wobec innego zwierzęcia. Należy rozdzielać walczące zwierzęta, nie narażając swojego zdrowia i życia, a także minimalizując obrażenia wśród walczących. Jednym z najlepszych sposobów rozdzielania koni i psów jest polewanie zwierząt wodą ze szlaucha. Walki najczęściej kończą się w momencie ustalenia nowej hierarchii stadnej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.